Klaudio, pochwal się proszę swoimi największymi sukcesami w karierze juniorskiej, a potem w seniorskiej. Jeśli chodzi o szachy juniorskie, to zdobyłam 2 razy Mistrzostwo Świata do lat 12, w kategorii dziewcząt do lat 12, do lat 14. Później miałam srebrny medal na Mistrzostwach Świata do lat 16. A jeśli chodzi o seniorskie, no to wiadomo, najważniejszym jest srebrny medal z Olimpiady w Baku zeszłoroczny, ale także mój wynik indywidualny, który dał mi brązowy medal. No i także teraz wicemistrzostwo Polski kobiet. No mimo wszystko zawsze byłam gdzieś blisko medalu, nigdy nie udało mi się zdobyć. Raz miałam brązowy tylko, więc srebrny to już dla mnie jest w ogóle no, wow. Czy szachy to twój sposób na życie? Tak, dokładnie. Jestem profesjonalną szachistką, a po drugie uczę dzieci w Poznaniu. Mam bardzo dużo podopiecznych i w sumie z tego się utrzymuję. Co sprawia ci największą satysfakcję w partiach? Czy w wygrywaniu, czy tak jak Fischer mówił, że łamanie przeciwnika, kiedy on już widzi, że już ma przegraną i się poddaje? Czy co ci sprawia największą frajdę w szachach? Chyba samogranie po prostu. Uwielbiam grać, zwłaszcza blice. W wieku 16 lat już byłam mistrzynią Polski kobiet, także od zawsze lubiłam te tempo gry. Powiem szczerze, że cała partia dla mnie jest sama możliwość grania. No nie przyznam się, że rzeczywiście trenowanie mniej mi sprawia przyjemność, jak pewnie wszystkim, ale grać to uwielbiam. Myślę, że do końca życia będę czerpać z tego przyjemność. Kto miał największy wpływ na rozwój twojej kariery szachowej? No przede wszystkim pierwszy trener, pan Andrzej Małyszko, który w szkole podstawowej zauważył talent, powiedzmy, który był i bardzo szybko zapisał mnie do klubu w Koszalinie, do KS Politechnika Koszalińska. I tam moim pierwszym trenerem był takim już profesjonalnym Piotrek Mickiewicz, który rzeczywiście bardzo dużo mi pomógł i w sumie wszystko jemu zawdzięczam. No a także, no wiadomo, rodzina, wsparcie od strony mamy i całej rodziny jest do tej pory, także to też dużo, dużo daje, zwłaszcza, że po przegranych to nie było krzyku, tylko było pocieszanie i do tej pory tak jest, więc to dużo daje psychicznie. Okay. Tutaj we Wrocławiu podczas Mistrzostw Polski w szachach błyskawicznych i szybkich nie tylko obserwujesz zawodników i zawodniczki przy deskach, ale również jesteś animatorką. Opowiedz proszę troszkę o tym. Tak, mam powiedzmy swój kącik arcymistrzyni tutaj na Mistrzostwach Polski, gdzie ustawiam dzieciakom zadania i rozwiązują oczywiście na cukierki, no bo trzeba jakoś dzieciaki zachęcić. Czy biorą udział również dorośli? Tak, oczywiście. Właśnie jest dużo rodziców, którzy też szukają rozwiązań. Bardzo fajnie to wygląda, jak dzieciaki szybciej rozwiążą przed dorosłymi te zadania. Ale powiem teraz tutaj ciekawostkę. Teraz jesteśmy w trakcie właśnie Mistrzostw Polski w szachach szybkich i były zadania, ale dodatkowo właśnie jak będą trwały Mistrzostwa Polski w szachach błyskawicznych, tym dodatkową atrakcją będzie nie tylko zadania, ale też partia ze mną 3-1 i kto wygra, czy zremisuje, chociaż też dostanie tego cukierka. Także zachęcam czy dzieciaki. Czy każdy będzie mógł grać w tym licu z tobą? Myślę, że tak, że spróbuję zagrać z każdym chętnym, jeśli tacy będą, to zapraszam serdecznie.